dokonałem ich cyfryzacji. Profesjonalista, patrząc na negatywy, łatwo zauważy, ile one zawierają informacji. Ocenialiśmy, że kryje się w nich 200 do 300 megabajtów. Okazało się, że wiele z tych negatywów sięgało nawet 1 gigabajta, czyli czterokrotnie więcej niż oczekiwaliśmy. W tych cyfrowych zbiorach kryć się może jeszcze mnóstwo informacji, której ciągle nie znamy. Moglibyśmy sobie pomyśleć, że negatywy czy zdjęcia zrobione 75 lat temu nie dadzą nam tylu użytecznych danych, co nowoczesne fotografie. Trzeba jednak pamiętać, że stosowane kiedyś techniki wymagały znacznie dłuższych czasów naświetlania. Jest to więc bardzo prawdopodobne, że w negatywach Henry'ego jest znacznie więcej informacji niż w większości współczesnych fotografii. Dr. Soames przywiózł swoje negatywy do naukowego laboratorium holograficznego w Amsterdamie. Kiedy tam się zjawiłem ze swoimi fotografiami i powiedziałem im, że jest w nich informacja trójwymiarowa, byli bardzo sceptyczni. Zwykle ze zdjęcia nie robi się hologramy. Ale zaczęli eksperymentować i okazało się, że z tego materiału da się zrobić hologram. Aby właściwie oglądać te w specjalny sposób stworzone obrazy hologramów, trzeba użyć okularów 3D. Trzeba też koniecznie zauważyć, że nie zmieniliśmy żadnych danych, więc cała informacja zawarta w tym cyfrowym zbiorze znajdowała się również w hologramach. Nasze zadanie polegało na tym, by sprawdzić, ile trójwymiarowej informacji kryje się w całunie. Jedyna tego typu informacja zawierała się w obrazie ciała. Poza tym na przykład obrazy kwiatów odkryte przez doktora Wengera podlegały innemu procesowi wytwarzania wizerunków. W zasadzie więc należy mówić o różnych rodzajach tworzenia się obrazu na całunie. Pierwszy odwzorowywał krew, drugi wspomniane kwiaty odkryte przez doktora Wengera, przy czym proces tworzenia się obrazu samego ciała miał zupełnie odrębny charakter. Ważną jest rzeczą uświadomić sobie, że nie jest znany żaden inny dwuwymiarowy obraz, który zawierałby trójwymiarową holograficzną informację. Hologramy całego ciała umożliwiły nam zobaczenie obrazu człowieka na całunie pod takimi kątami, jakich nigdy nie widziano. Możemy potwierdzić pewne ustalenia, na przykład obecność małych, okrągłych przedmiotów na powiekach, o których sądzono, że to monety. Nie widzimy napisów, ale możemy potwierdzić, że to małe, twarde przedmioty. Sporna też zawsze była kwestia ułożenia nóg. Nie widać tego dobrze na zdjęciach. Hologram natomiast pokazuje je doskonale. Lewa noga była wyprostowana, a stopa ułożona pod skosem, jaki nadawało jej przybicie do krzyża. Prawa stopa przyjęła ułożenie pionowe na powierzchni lewej stopy i dlatego ta noga jest ugięta. Obie stopy były przybite do krzyża jednym gwoździem. Hologram dostarczył jeszcze jednej niespodzianki doktorowi Soamesowi i jego towarzyszom. Najciekawszą rzeczą, jaką odkryliśmy w hologramie, był rodzaj plakietki na szyi. Dostrzegano tam wcześniej coś jakby szerszą linię, ale nikt nie wiedział, co by to mogło być. To twardy przedmiot, coś na kształt amuletu. Gdy się temu bardziej przyjrzałem, zauważyłem, że były tam jakieś litery. Odrobinę wypukłe. Okazuje się, że zapis na plakietce jest widoczny na niektórych fotografiach, a na innych nie. Pracownicy holenderskiego laboratorium holograficznego Eindhoven zauważyli, że decydują o tym niewielkie modyfikacje ogniskowej. Więc czysty traf sprawił, że na jednej fotografii wypatrzyliśmy tę informację. W pewnym momencie ogniskowa była właściwa i ten szczegół stawał się widoczny. Oznaczało to, że przy różnych ustawieniach ogniskowej wizerunek